Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam się z Wami po raz kolejny na moim kanale. Witam się z Wami w wyjątkowych okolicznościach 25 grudnia rano. Chciałabym pokazać Wam w pierwszym klipie tego bookhaulu książki, które znalazłam wczoraj pod choinką. Bardzo przyjemny początek filmu. I co? Bez zbędnego przedłużania zapraszam. Przed chwilą nagrałam z Bartkiem to, co dostaliśmy ogólnie, to, co znalazło się pod naszą choinką w tym roku. Jeśli macie ochotę wrócić się w czasie i obejrzeć ten film dostępny już dawno na kanale, ponieważ podejrzewam, że dzisiejszy film oglądacie pod koniec stycznia. Dobra, więc zaczynajmy. Pokażę Wam dzisiaj książki, które znalazłam pod choinką, ale też nie tylko, ale też książki, które przyszły do mnie w ostatnim czasie. Może zacznijmy od serii książek, które dostałam pod choinkę od mojego Bartka. Jestem w nich absolutnie zakochana. Już pokazuję. Słuchajcie, dostałam serię książek Lucy Maud Montgomery po angielsku, w takich pięknych wydaniach, które jakiś czas temu sobie wymarzyłam. Mamy tutaj trzy powieści o Emilce, przepiękne. Mamy jeszcze jedną książkę Lucy Maud Montgomery i mamy Tajemniczy Ogród. Te książki są absolutnie przepiękne, prezentują się cudownie, te ich kolorowe okładki po prostu topią mi serce i są wyjątkowo ładne, naprawdę wyjątkowo piękne te grafiki, paperbacki, bo te książki nie są dostępne w twardych oprawach, ale przeżyję. Dalej będą książki, które kupiłam sobie sama pod choinkę i Bartek je dla mnie opakował i były wczoraj dla mnie pod choinką, troszkę z okazji maratonu z literaturą dziecięcą, który trwa. Też przez to, że właśnie jeszcze bardziej pokochałam literaturę dziecięcą, przede wszystkim klasyczną literaturę dziecięcą. Zaczęłam ostatnio kolekcjonować sobie serię książek z dwóch sióstr. To jest seria Mistrzowie Ilustracji i w tej serii kupiłam sobie małą księżniczkę. Te książki są bardzo ładnie wydawane i one po prostu mają te piękne, oryginalne ilustracje. Teraz widzicie, wiecie co, coś mi tu przez choinkę nie poszło ze światłem. Księżniczka, zaczarowane baletki, które będę czytała dzisiaj na 100%, które są, wydaje mi się, jakoś takie wyjątkowo świąteczne. I mam tu jeszcze malutką czarownicę. Następnie, co było ode mnie, dla mnie pod choinką, to kolejna seria książek z wydawnictwa Dwie Siostry i mamy tutaj 100 godzin nocy, my cztery, wspaniałe Pasztety do boju oraz Tipi i ja. Bardzo, bardzo się cieszę, że kupiłam sobie te książki, czaiłam się na nie już od dawna i stwierdziłam, że jak się czaje, to święta to dobry pomysł, żeby sprawić sobie prezent. Proszę bardzo, kolekcja moja tegoroczna, tego choinkowa z wydawnictwa Dwie Siostry, ale sam stos dobroci. Jeszcze uchowała mi się tutaj jedna książka od dwóch sióstr, w którym nauczyłam się kłamać. To jest podobno przepiękna powieść. Wydaje mi się, że ona jest w tej serii wydana co lampka. Lampkę czytałam niedawno i bardzo mi się podobało. To jest o wojnie, to jest tematyka wojenna. Następna książka, którą udało mi się dzięki Karolinie Kombuk dorwać na Allegro w bardzo dobrej cenie, A Song Below Water. Już dawno miałam na nią ochotę i udało mi się ją kupić w dobrej cenie na naszym Allegro. To jest po prostu powieść Young Adult, która dobrze się zapowiada. Mam również książkę, która jest u nas nowością, a jest światowym bestsellerem, Piranesi, Susanna Clark. I jeszcze, to już pewnie widzieliście, jak nie w jednym filmie, nie w drugim, to na Instagramie dostałam to przepiękne wydanie Harry'ego Pottera, pierwszą część, bo na razie tylko pierwsza część jest dostępna, ta ilustrowana książka z różnymi w środku niespodziankami. To jest absolutnie przepiękne. Wczoraj
Nie mogłam się nadziwić, nie dawałam mojemu Bartkowi spokoju, oglądałam to i za każdym razem mówiłam, ale Bartek, no chodź zobaczyć, no nie wierzę w ogóle, jak to jest pięknie wydana książka, to się nie mieści w moich standardach. W sensie nie jestem przyzwyczajona do takiego książkowego luksusu i że mamy takie wspaniałe książki. To jest absolutny skarb tych świąt. Kochani, ja zaczynam świąteczny dzień. Będę dzisiaj czytała Zaczarowane baletki na 1000%. I co? I żegnam się z Wami. Już w nowym roku pewnie zobaczymy się w nowym klipie. A to był ostatni Bóg Królowy klip z 2020. Do zobaczenia. Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam się z Wami w kolejnym klipie mojego Book Haulu. Dzisiaj mamy ostatni dzień roku, dzisiaj jest 31 stycznia i mam kilka książek do pokazania Wam. Tak, mam kilka książek, które przyszły do mnie już od tego czasu, jak dostałam kupę książek pod choinkę. Zaczynajmy. W pierwszej kolejności mam tutaj paczkę zębników, które przyszły do mnie wczoraj, ale włożyłam też tu jedną książkę. No, obiecałam, że pokażę. To pokazuje, słuchajcie, mój wspaniały prezent od Karoliny i Marka z Bookstagrama. Dostałam od nich, to jest rodzeństwo, dostałam od nich książkę Lee Bardugę, Dziewiąty dom i jestem umówiona z nimi na wspólny maraton. Tu mam karteczkę, którą, słuchajcie, ja uwielbiam dostawać takie wiadomości w książkach. Jeśli ktoś daje mi książkę w prezencie, to jest dla mnie największy skarb, bo ta kartka będzie w tej książce, no dopóki ja jestem na tym świecie, więc to jest, jeśli kiedykolwiek ktoś tutaj, kto mnie ogląda, będzie dawał mi książkę w prezencie, pamiętajcie o jakiejś notatce, żebym mogła po prostu mieć, bo książki to są dla mnie najpiękniejsze prezenty. I jeszcze kiedy jest jakaś wiadomość od osoby, która mnie obdarowała, to jest jeszcze lepiej i nie bójcie się też pisać po książkach. Jeśli komuś darujecie książkę, wydaje mi się, że wtedy to jest jeszcze bardziej personalny prezent. A Wam, kochani, dziękuję bardzo jeszcze raz. Bardzo, bardzo ucieszyłam się, gdy dostałam tę książkę pod choinkę i odkładam sobie, jadę dalej. Następnie mam tu książkę kolejną z serii Mistrzowie Ilustracji już w tym Book Haulu. Zasygnalizowałam Wam, że to jest moja nowa obsesja i gdy byłam w Empiku w wrocławskiej Magnolii, to przyjrzałam sobie literaturę dziecięcą i akurat znalazłam z tej serii taki tytuł, który również bardzo mnie zainteresował. Jest to Babcia na jabłoni. Nie pamiętam, o czym jest ta książka. Natomiast mamy tutaj te wspaniałe ilustracje, rycinki czarno-białe. Bardzo się cieszę i chcę kolekcjonować te książki. Jedna rzecz mi się nie podoba. Jakby pod choinkę dostałam 3 albo 4 części z tej serii. 3 wyglądają pięknie razem, a jedna z nich, 4, tytułem Malutka czarownica, ma zupełnie inny rozmiar, zarówno jeśli chodzi o wysokość i szerokość. I to mnie trochę zdenerwowało, bo bardzo nie lubię, kiedy jakby książki wydawane są w jednej serii, sygnowane logiem jednej serii, a nie pasują do reszty. To jest dylemat każdego książkoholika, uwierzcie mi. W każdym razie Babcia na jabłoni na szczęście pasuje do mojej pięknej mini kolekcji. I mam tu książkę, którą zamówiłam sobie sama już po świętach i to jest absolutnie wina Nikoli, doktor Book. Nikoli, oglądałam vlog Nikoli i zapragnęłam bardzo tę książkę Nevermore. Oczywiście wcześniej słyszałam o niej niejednokrotnie. Ja bardzo żałuję, że nasze polskie wydanie jest w miękkiej oprawie, bez żadnych skrzydełek. Pamiętam nawet, jak ta książka była absolutną nowością i pytałam panie na targach książki, podeszłam do Media Rodziny i zapytałam, czy oni to zamierzają kiedyś ładniej wydać, albo czy będzie jakaś dostępna druga wersja. Nie, niestety. A po angielsku, jak wiecie, oczywiście można te książki dostać w twardej oprawie z obwolutą. Nigdy tego nie przeżyję w Polsce po prostu, ale również lubię czytać taką middle grade fantasy po prostu w polskim przekładzie. Sprawia mi to ogromną radość i jestem ciekawa też przekładu. Przypadki Morrigan Crow. No, zobaczymy. Wiem, że Nikola bardzo polecała tę książkę, a ja bardzo, bardzo ufam poleceniom Nikoli, bo wiem, że nasz styl się, nasz gust się pokrywa. Także mam
I jeszcze zamówiłam sobie w takim stylu middle grade fantasy baśniobór, pierwszą i drugą część. I zaraz jak będę jechać do rodziców na taki obiad z okazji końca roku, to ojojojojoj, to odbiorę z paczkomatu i Wam pokażę. Ale to jeszcze nie wszystko na teraz, wybaczcie. Okej, i mam jeszcze drugą paczkę, która przyszła do mnie dzisiaj, słuchajcie, z wydawnictwa Hachette, czyli będzie to kontynuacja mojej serii Romanse Wszechczasów, która stoi sobie tam, na trzeciej półce. Wiecie już o co chodzi, otworzymy sobie. Nie wiem w ogóle jakie tytuły będą tu tym razem. Już otwieramy. Hej, co tutaj się dzieje? Rachunek do opłacenia. Ile chcą tutaj pieniążków? 50 zł, tak się tyle kosztują te ich paczki. Ojojoj, Namiętni kochankowie, Herbert George Wells, to jest pierwsza książeczka. I również, oj, coś dużego tu mamy. Trendowata Helena Mniszkówna, to super, z tego się cieszę. Oj, pięknie, pięknie, pięknie się to prezentuje. I coś tu jest. Oh Jesus. What is that? Why is it so pink? O matko boska, słuchajcie. Jak Wam to pasuje? Ojej, daliby sobie spokój, naprawdę. Ja wiem, ale no nie wiem, po co to w ogóle jest. Okej, kochani, bardzo dziękuję Wam za uwagę. To tyle w tym klipie. Ja znikam szykować sylwestrowy wieczór dla znajomych. Żegnam się z Wami na razie. Cześć. Hej, cześć, dzień dobry, moi drodzy. Witam się z Wami w kontynuacji Book Haulu. Widzieliśmy się wczoraj. Wczoraj nagrywałam fragment. Od wczoraj przybyło do mnie kilka książek. Jak to możliwe? Nie pytajcie, dostałam kilka prezentów noworocznych, dostałam prezent świąteczny jeszcze od Karoliny. Przyszły do mnie dwie paczki. Słuchajcie, zaczynamy. W pierwszej kolejności chciałabym Wam pokazać wspaniałą powieść The House in the Cerulean Sea. Tak wydaje mi się, że tak to powinno się czytać. Jest to książka w języku angielskim, w tym naszym najukochańszym wydaniu, czyli Twarda Oprawa Obwoluta. I to jest podobno przepiękna książka i to jest książka, która nie zasłużyła sobie do tej pory na ani jedną negatywną opinię. Wszyscy określają to jako książkę życia i ja celowo nie jestem w stanie Wam powiedzieć, o czym ona jest i tak zostanie, bo ja w ogóle nie wiem, co to jest za książka. Ona sugeruje może jakiś fantastyczny... Ten fantastyczny tytuł może sugerować, że może być to fantastyka? Słuchajcie, absolutnie nie wiem, dlatego że chcę przeczytać tę książkę, zacząć czytać, absolutnie nie wiedząc, o czym ona jest. Wiedząc tylko, że tyle ludzi ją kocha, więc na pewno obserwujcie, kiedy pojawi się w tym roku na kanale, bo na pewno się pojawi. To była książeczka numer 1. Następnie dostałam od mojego Bartka przepiękny zbiór przygody kota Filemona. To jest kawał historii, jeśli chodzi o literaturę dziecięcą. To jest zbiór opowieści o kocie Filemonie z starymi, oryginalnymi ilustracjami. I tu po prostu jest zbiór książeczek Poczytaj mi, mamo. Chciałabym pokazać Wam, jak to wygląda. Otworzyłam książkę gdzieś losowo w środku i ona jest po prostu drukowana tak z oryginalnymi okładkami. Tutaj na przykład Filemon, Bonifracy i Szczeniak. I taka była okładka tej części. To jest prezent od mojego Bartka. Bardzo, bardzo podoba mi się. Jest przepiękna ta książka. Następnie mam to coś, co jest od Bartka dla mnie. Może kojarzycie, że w styczniu ja z Bartkiem mamy swój prywatny maraton z Harrym Potterem. Ja robię totalny reread wszystkich książek po angielsku. Bartek będzie pierwszy raz czytał te książki. I my mamy Harry'ego Pottera po polsku w tym klasycznym wydaniu, ale nie chciałam, żeby Bartek czytał pierwszą część, bo pierwsze trzy kartki wylatują i to już jest relikwia. Więc dla Bartka specjalnie kupiłam takie nowe wydanie, którego nie mamy jeszcze na naszych półkach
wybrałam Gryffindor. No i to jest pierwsza część. Jeszcze zaraz piszę tu jakąś dedykację i podaruję tę książkę Bartkowi, jeszcze opakuję. Ale bardzo się cieszę, że będzie miał nowy egzemplarz do czytania, właśnie pierwszej części. No i słuchajcie. Aha, może tu jeszcze Wam pokażę. W vlogu przed chwilą widzi jakby vlog, o którym mówię, pojawił się przed tym filmem. Mówiłam, że na ten rok bardzo chcę zacząć moją przygodę z rysowaniem. Od jakiegoś czasu mnie to kręci. I tu mam taką książkę, How to Draw, Inky Wonderlands. I to jest autorstwa pani, która jest bardzo sławną postacią, jeśli chodzi o ilustracje. Jeśli chodzi o wykonywanie ilustracji do kolorowanek dla tak zwanych dorosłych, no i tutaj są poszczególne etapy, jak to robić. Tak to wygląda. To kupiłam sobie wcześniej, ale jeszcze Wam jej nie pokazywałam, a to dostałam od mojego Bartka też na Nowy Rok. To jest troszeczkę, to jest, powiedział, w forma żartu, ale i tak, moim zdaniem, bardzo dużo nauczę się jakichś podstawowych kształtów. Umówmy się, nigdy nie będę rysowała ładnie. To będą rysunki dla mnie, do moich notatek, jako moje prywatne ozdoby, ale nic z tego poważnego nie wyjdzie. Bardzo chciałabym się nauczyć rysować takiego chomika, więc takie dwie pozycje. No i słuchajcie, przyszła pora na dwie paczuszki. O tej Wam mówiłam wczoraj, już Wam mówię, co to jest. Słuchajcie, moi kochani, baśniobór, moja ostatnia obsesja, książki, fantasy, young adult, takie nawet nie young adult, middle grade, jakoś naszła mnie absolutna ochota na baśniobór, którego nigdy nie czytałam. Zaczęłam już słuchać tę książkę w audiobooku i bardzo mi się podoba. Już chyba trzecią część wrzuciłam na Empiku do koszyka, bo jest za 19 zł. No niestety wydanie mamy, jakie mamy, ale trzeba się z tym pogodzić. No i mam dwie części. Prezentuję się to razem, tak? I będziemy na pewno czytać zaraz po Harrym Potterze. Wcale nie jest brzydka ta, powiem Wam, ta seria. Nie prezentuje się źle. Tylko ja bardzo nie lubię miękkich opraw. No ale co zrobimy? No i słuchajcie, pora na paczkę jeszcze z Allegro. Kupiłam trzy książki na Allegro. To jest generalnie śmieszna historia, bo tak jak Wam powiedziałam, załapałam totalną fazę na fantasy middle grade i bardzo zależało mi też na serii książek, którą prawdopodobnie znacie. Zaginione miasta, po angielsku Keeper of Lost Cities. W ogóle ta seria jest jakaś niedostępna w Polsce. Ostatnio mam wrażenie, że to jest wieczny problem. Wszystkie książki są niedostępne. I chciałam kupić po angielsku. I na Allegro buszowałam za jakimś wydaniem. I znalazłam, kupiłam, bo było na szybko, w dobrej cenie. A później się okazało, że kupiłam ósmą część, którą Wam pokażę. Jeszcze nie wiem, co z nią zrobię. Ale będzie. Naprawdę będzie pięknie wydana, więc może przeżyję to i po prostu kiedyś doczekam, że dojdę do ósmej części i ją przeczytam. Przepraszam Was, muszę się nad tym skupić. Prezentuje się tak. No i tak jak można się było spodziewać, ona jest przepiękna. I nie wiem, czy nie skuszę się na kolekcjonowanie tych książek po prostu po angielsku. Tylko musiałabym gdzieś dorwać i upewnić się, że pierwsza część mi się spodoba. Ale wygląda to naprawdę ładnie, a zapłaciłam za to 20 zł, a na 110 kosztuje w tym momencie na dwóch depozytory. No pięknie to wygląda. I słyszałam, że to jest bardzo potterowskie i właśnie Nicola powiedziała mi, że jeśli mi brakuje Harry'ego Pottera, a mam ochotę na coś w tym stylu, to powinnam dać szansę tej serii. I w ogóle ja chyba się zmyliłam, bo ta okładka wygląda bardzo jak pierwsza część. Nie, może nie, nie wiem, nie będę się już usprawiedliwiać mojej głupoty. Za to tu mam coś wspaniałego i to jest szczęście mojego życia. Może kojarzycie, że na sam koniec grudnia przeczytałam książkę Zaczarowane baletki i ta książka roztopiła mi absolutnie serce i na Allegro dorwałam
co prawda z różnych wydawnictw, ale trudno, te książki są ciężko dostępne. Kolejne dwa tytuły i mamy tutaj Theater Shoes i Circus Shoes, a Zaczarowane Baletki to Ballet Shoes. Te historie nie są połączone, również nie są połączone z Zaczarowanymi Baletkami, to jest po prostu motyw przewodni tych książek. Buty do tańca bądź do wykonywania innej formy sztuki. Bardzo się cieszę, a ta książka jest w ogóle absolutnie przepięknie wydana. Zobaczcie na to. Bardzo, bardzo się cieszę. To wszystko, co chciałam Wam pokazać. Tak, to wszystko. Z tym się zastanowię, co zrobić, ale raczej jeśli ona kosztuje tyle pieniążków na MBG Depository, to nie będę się jej pozbywać, tylko przemyślę sprawę, co zrobić. To tyle, jeśli chodzi o ten klip. Widzimy się za jakiś czas. Do zobaczenia. Cześć. Hej, cześć kochani, mam dla Was szybki kolejny fragment book haulu. Jakoś cały ten book haul nagrywam tak przy biurku. Będą tu trzy książki i muszę Wam tylko szybko powiedzieć, że bardzo rzadko użyłam coś innego niż Empik. Była to księgarnia Tantis. Była to jedyna księgarnia, która miała książki, którymi byłam zainteresowana. Na Empiku nie było, na świecie książki nie było, więc kupiłam tam, gdzie było i wyciągam już. Niestety paczka była dość zniszczona. To, że ona jest tak otwarta, ona tak przyszła. Jak ja to zobaczyłam, to mi serce się zatrzymało. No i jak myślicie, co to mogą być za książeczki? Myślę, że może Was trochę... Ogólnie Was nie zadziwię, jeśli oglądacie cały ten book haul, bo właśnie w tym book haulu mam dużo tego typu książek. Słuchajcie, fantastyka, trochę middle grade, ale też trochę dla dorosłych. I mam pierwszy tom Zaginionych Miast, Strażniczkę, również Wygnanie oraz Nad Płomień, trzecia część, która właśnie pojawiła się w Polsce. Bardzo, bardzo zastanawiałam się nad tym, czy chcę te książki. Chodziłam koło nich, koło pierwszej, po angielsku to już dawno, później miałam Bitwę Rozumuj Serca, czy chcę po angielsku, ale jeśli po angielsku, to z obwolutą, w twardej oprawie, one są strasznie drogie, Book Depository przestało doręczać do Polski, tam kupiłam po polsku. Dosyć tanio, bo po 23 zł sztukę, więc naprawdę fajnie. Podobno bardzo podobne do Harry Pottera i myślę, że po moim rereadzie, który aktualnie się dzieje, to bardzo będę pragnęła książki w podobnym stylu. Książki są ładnie wydane, jestem zadowolona, ponieważ mają skrzydełka. No, powiem Wam, że bardzo podoba mi się to wydanie. Sophie ma tajemnicę, jest telepatką, słyszy myśli otaczających ją ludzi i nie ma pojęcia dlaczego. To tak jak... No, podobno jest to w stylu Harry'ego Pottera. Absolutnie lubię te okładki. Nie wiem czemu, ale bardzo mi się podobają i ta seria na pewno będzie czytana w tym roku. Bardzo się z niej cieszę i chciałabym z tego miejsca bardzo pozdrowić ponownie chyba Nicole. To wszystko przez Ciebie i nie będę już oglądała więcej Twoich filmów, ani oglądała Twoich zdjęć. Basta. W każdym razie łączymy się w następnym klipie. Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam się z Wami w kolejnym klipie w moim book haulu styczniowym. No i ja nie wiem, czy dzisiejszy klip nie będzie ostatnim, ponieważ jest tutaj bardzo dużo książek. Wiem, że dużo książek Wam już pokazałam, nie lubię, nie chcę, żeby te filmy były zbyt długie. Więc od razu przejdźmy do pokazywania, będę Wam wyjaśniała, czy coś jest jakimś prezentem, bla bla bla, różne rzeczy. Przepraszam Was, jestem bardzo rozkojarzona. W każdym razie bez przedłużania przejdźmy do pokazywania książek. Moi drodzy, w pierwszej kolejności mam coś niesamowitego, coś przepięknego, coś co sprawiło, że rozpłynęłam się jak to zamówiłam i nie mogłam doczekać się aż przyjdzie paczka. Jest to Zaczarowany Ogród Secret Garden w tej samej edycji, w której pokazywałam Wam Harry'ego Pottera pierwszą część. Którą dostałam pod choinkę. Udało mi się w internecie bardzo tanio, bo za 70 zł kupić Zaczarowany Ogród i to są po prostu, to jest seria Illustrated by Mina Lima i otworzę przy Was tę książkę, czekałam na to, mój Bartek bardzo chciał ją otworzyć wczoraj, a ja powiedziałam nie. Moi widzowie mają pierwszeństwo. Słuchajcie, bardzo się namęczyłam, żeby to teraz otworzyć i nic nie nadruszyć, bo bardzo, bardzo ciasna folia była owinięta. Okej, mam. Mam. Będziemy otwierać. Oj, tak idzie. Słuchajcie. O matko.
przepiękne. O, ja oglądałam to w internecie. Jakby to... Zrobimy tak. O! Tak myślę, że będzie bliżej. Jakie to jest piękne. Tak, to jest dokładnie to. Nie, ja po prostu nie mogę. Jak oni... O nie. O nie. I tutaj są te wszystkie takie wycinane elementy. Słuchajcie. Dobra, tu mamy coś, co mogłabym wam bez trudu pokazać. Okej. Czyli to widzicie? Słuchajcie, te książki są niesamowite. Te kartki, rozumiem, to są po to, żeby było po prostu zabezpieczenie. Dokładnie z tej samej serii pokazałam wam pierwszą część Harry'ego Pottera, którą otrzymałam od rodziców, od mojego Bartka, nie od rodziców, pod choinkę. Jej, słuchajcie, tutaj tych pełno tych kartek jest, które są zabezpieczeniami. Ale tu mamy taki... O! Takie coś, jeszcze będę musiała rozkminić, co to jest. No po prostu genialne. O, tu jest list, który napisała pewnie mama Deacona do pana Cravena. Zobaczcie na te ilustracje. Jezu, to jest po prostu... Ja to kupiłam za 70 zł. Ale to jest piękne. Mówiłam, że jestem... Przepraszam, zobaczyłam się. Mówiłam, że jestem świeżo po rewidzie. Przeczytałam od deski do deski Zaczarowany Ogród po angielsku teraz jakoś po... Przed świętami, bo byłam takim, bo był maraton przecież z literaturą dziecięcą, zapomniałam. I no byłam absolutnie poruszona, teraz będę brała się za Małą Księżniczkę. Słuchajcie, no to jest dzieło sztuki. Ja wiem, że Bartek, jak zajerałam się, że kupiłam tę książkę, udało mu się jeszcze złowić dla mnie na przecenie, ale nie na Allegro, tylko gdzieś w sieci. Piękną i bestię, która pojawi się w następnym Book Haulu, bo trzeba bardzo długo czekać na wysyłkę, ponieważ tam sprzedający ma urlop. A w międzyczasie w tym blogu. To jest po prostu piękne. Możecie sobie przewinąć do początku, jeśli nie pamiętacie, jak wygląda Harry. Ta książka była na dyskoncie, była trochę tańsza i ona na przykład tu jest trochę zgięta, ale mi to absolutnie nie przeszkadza, bo ogólnie ja bym powiedziała, że ma tak 98% jakości, bo jest tylko powyginana lekko okładka. Te książki są znane, to nie jest żadna nowość. Ja po prostu... Nigdy jakoś nie zdarzyło się, żebym miała jakikolwiek tytuł z tej serii. Słuchajcie, dobra, już przestanę o tym bitolić, bo się zaraz zmęczycie. Piękne. Koniec. Mam jeszcze jedną wspaniałą rzecz z Allegro, którą odpakuję teraz i już wam pokazuję. O nie, słuchajcie. O Boniu. Mam tutaj cały boks Ani z Zielonego Wzgórza po angielsku, za który też zapłaciłam chyba 69 zł. Na Book Depository aktualnie kosztuje 190. Także brawo, Ola. Widać, że przeleżało to, bo to jest taki dyskont książek. Widać, że przeleżało to naprawdę w wielu magazynach i jest to zakurzone i dużo przeżyło. Natomiast bardzo zależało mi, żeby mieć wszystkie tomy Ani w języku angielskim, dlatego że mamy w języku polskim tuzin tłumaczeń Ani. O, to tylko ta folia taka brzydka, słuchajcie, książki nie są zakurzone. W języku polskim mamy bardzo wiele przykładów Ani i one bardzo często psuły mi odbiór. Mam na myśli, że jest totalna wariacja z imionami bohaterów. Ja chcę zrobić reread całej serii po angielsku. Na pewno nie w pierwszej połowie tego roku, bo mam ogromne plany czytelnicze, ale w drugiej już tak. Ale przede wszystkim chciałam mieć Anię po angielsku na swojej półce. To są te okładki, już wam je pokazuję. To są wydania kieszonkowe, no trudno. One są takie malutkie i to są te... O matko, Dolina Rainbow Valley, czyli książka. O Jezu, a to jest małe. O Jezu, dobra, to myślę, że to więcej warte nie było pieniędzy. To są te, słuchajcie, słynne okładki, o które w Polsce tak ciężko. Oczywiście w Polsce są one ładniej zrobione, bo są w twardych oprawach i w znacznie większym formacie. To jest najtańszy możliwy format. Widzę też, że papier również.
ale kolekcję mam i to jest dla mnie najważniejsze. Tak, żeby sobie sprawdzić jakieś imię i tak do, po prostu do poczytania, naprawdę mi to wystarczy. Wiadomo, no spodziewałam się troszeczkę czegoś lepszego, ale no jakbym za to zapłaciła 180 zł, ocie panie, to by mnie szlak trafił, serio. Widzę, że ceny okładkowe tych maluchów to 6 dolarów, generalnie więcej bym nie dała. Bardzo podoba mi się też boks i pewnie w boksie zostanie, tylko słuchajcie, sobie to poukładam. Słuchajcie, jeszcze sobie raz przyjrzałam te Anię i jestem pewna, że to z kilka lat leżało gdzieś na magazynie, zapomniane i tak wzięło się w dyskoncie, w którym kupiłam te książki. Widzę, w ogóle słuchajcie, wiecie, tu jest cena 50 dolarów, więc drogo, bo ja zapłaciłam, tak jak mówiłam, 69 zł, więc to się na pewno nie przekłada, ale słuchajcie, bardzo się cieszę, że mam te kolekcje, muszę wymyślić na nie jakieś ładne miejsce i to mi się jeszcze bardzo podoba. Bardzo się cieszę, naprawdę, ale mamy jeszcze kilka książek do pokazania, więc idźmy dalej. Okej, słuchajcie, jedziemy z paczkami, mamy trzy paczki. Pierwsza paczka, to będzie książeczka, którą kupiłam sobie w nocy na OLX. Słuchajcie, to też było dobre. Położyłam się spać o 22, bo się źle czułam. Zaczęłam przeglądać OLX. No. Też w sumie dość źle, później się już lepiej poczułam, więc w sumie wyszłam na dobre. Kupiłam używaną książkę, którą też już bardzo ciężko. Tak jak pani obiecywała, książka używana, ale w bardzo dobrym stanie. Droga do Zielonego Wzgórza, czyli oficjalny prequel do Ani z Zielonego Wzgórza, zaakceptowany przez spadkobierców Lucy Mount Montgomery. Tutaj po prostu są opisane dzieje Ani, zanim trafiła do Maryli oraz do Mateusza. To było wydane w Polsce w 2009 roku z okazji... O, widzisz, są ilustracje, czy była tylko jedna? O, są ilustracje, super. Jak na prequel, w ogóle gruba jest ta książka, chciałam powiedzieć, jak na prequel, jak na to, co generalnie wiemy, co się stało w życiu Ani, bo to było w książkach. Książka ma 500 stron, jestem bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie. Bardzo było mi przykro, że nie udało mi się tej książki dostać w twardej oprawie, ale również było mi bardzo miło, że udało mi się książkę w tej edycji dostać, bo są jeszcze dwa wydania, które mi się absolutnie... To mój kot... które mi się absolutnie nie podobają i tutaj Ania trzyma pięknego, rudego kota, także udało mi się tę książkę zdobyć. Tutaj wiem, co jest, słuchajcie, tu jest książka od Marka na Instagramie, możecie znać go pod nickiem BookTok. Marek uwielbia The Binding, kocha tę książkę, kupił ją sobie po angielsku i przyszło do niego oszukane wydanie. Po prostu inny niż zamawiał, a później Book Depository zamknęli, czy jakieś tam dziwne rzeczy się wydarzyły. A wiem, że bardzo mu zależało na innym wydaniu i po prostu zaproponowałam zamianę, jakby wysłałam mu swoje The Binding, czyli Księgę Zapomnianych Żyć po polsku. Po angielsku on wysłał mi swoją i będę miała po prostu inne wydanie, już Wam pokazuję. To wydanie jest równie piękne, ale Markowi zależało na innym, więc to wylądowało u mnie. Mi się ono też bardzo podoba. O, to jest wydanie, to jest dla mnie jakaś wiadomość, zaraz sobie przeczytam. I mamy piękny, niebieski, kobaltowy kolor na oprawie. I mam, cieszę się po prostu, że mogłam dla Marka zrobić coś i że ma to wydanie, na którym bardzo mu zależało. A ja mam to i przypominam, że The Binding, czyli Księga Zapomnianych Żyć, to naprawdę dobra książka i bardzo polecam Wam ją przeczytać. I słuchajcie, ostatnia paczka. Mam tu dwie książki na premiery, których czekałam od grudnia. Wiedziałam, że te książki pojawią się u nas i bardzo mi na nich zależało. Po pierwsze, nowa Christine Hanna, zwróćcie uwagę, jest przepięknie wydana. I ta książka jest, na podstawie tej książki powstał film. Netflix wyprodukował film, który już niedługo, chyba w lutym, pojawi się na platformie, ale wcześniej chcę przeczytać książkę, która absolutnie
Nie, jest po prostu absolutnie przepiękna. I jeszcze jedno wydanie Tajemniczego Ogrodu, ponieważ w Polsce w styczniu pojawiło się nowe wydanie z wydawnictwa MG. Jest ono w takim samym stylu jak wydania Małych Kobietek, wszystkie części. Tworzy to razem kolekcję, więc mam, cieszę się i absolutnie przepadłam. Słuchajcie, mam same przepiękne, wspaniałe książki tutaj. Idę je sobie układać, a z Wami, myślę tak, myślę kochani, że żegnam się z Wami, a jak nie, to zaraz będę tutaj robiła coś z montażem. Jeśli nie idzie następnego klipu, to znaczy, że ten jest ostatni i bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie znać, co podobało Wam się najbardziej i tyle. I żegnam się z Wami, do zobaczenia, cześć!